Dzień dobry, Karolina Halecka, zapraszam na serwis informacyjny. W słupskiej kaplicy świętego Jerzego na placu błogosławionego Bronisława Kostkowskiego otwarta została wystawa Słup Szczelina mieszkającego w Nowym Jorku Przemysława Bąka. Artysta zawodowo zajmuje się fotografią, grafiką komputerową, konserwacją zabytków, malarstwem i rzeźbą. Jego wystawy oglądać można było przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Przemysław Bąk zajmuje się także tworzeniem filmów dokumentalnych i fabularnych. Przemek jest moim uczniem sprzed 28 lat, wszedł to niemożliwe. Jednym z bardzo wielu uczniów, ale takim właśnie, który został mi mocno w pamięci, w sercu, ponieważ był nieprzeciętną osobowością już wtedy w pierwszej klasie, w pierwszym liceum w 82 roku, kiedy zaczął, ponieważ główną uwagę, może mniej na moich lekcjach na polskim, ale bardziej na chemii, matematyce, nie tyle pani profesor Ładecka skupiała uwagę, co głównie rysowanie, malowanie. Tak zauważyłam Przemka, którego brata Mariusza Muzyka znałam wcześniej jako ucznia, kolegę zresztą z klasy Joli Krawczykiewicz. Przemek generalnie jest humanistą, ale już wtedy w pierwszej klasie jako 15-latek nade wszystko rysował, trochę w tajemnicy. Gromadzone w kaplicy świętego Jerzego prace to tylko niewielka część twórczości Przemysława Bąka. To głównie te, które powstały w Słupsku lub zostały przekazane przez jego rodziców. Większość obrazów tego autora, które miały być prezentowane w Słupsku, utknęła na lotnisku Okęcie w Urzędzie Celnym. Najprawdopodobniej będzie można je zobaczyć dopiero podczas wystawy w Biurze Wystaw Artystycznych w Słupsku, którą zaplanowano na wrzesień.